Bardzo serdecznie witam Państwa na dzisiejszym spotkaniu warsztatach, który jest zorganizowany przez nasze koło w Ślipczu i Państwa z Instytucji Demokracji Bezpośredniej. Serdecznie witamy. I zapraszamy na wysłuchanie naszych warsztatów. Dzień dobry, proszę Państwa, bardzo nam miło tutaj przyjechać. Przyjechaliśmy do Państwa z Czarnej Górnej. Dzisiaj kolejne spotkanie, to już nasze 7. spotkanie w całej Polsce. Jeździmy po całej Polsce, rozmawiać o demokracji lokalnej, ale też pomagać lokalnym wspólnotom w przeprowadzaniu różnych akcji, zbiórek, finansowaniu. Naszym celem Instytutu Demokracji Bezpośredniej jest wsparcie właśnie tej demokracji oddolnej, tworzenia stowarzyszeń, fundacji w każdym miejscu, w każdej gminie w Polsce. Przyjechaliśmy z 3 warsztatami. Ja nazywam się Arkadiusz Regiec. Ja nazywam się Tomasz Synowiec. I mamy dla Państwa 3 szkolenia. Pierwsze szkolenie dotyczy demokracji w organizacji, tej demokracji bezpośredniej, która jest bardzo istotna. Drugi warsztat dotyczy finansowania organizacji społecznych, fundacji, stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich. Potem zrobimy sobie krótką przerwę, a na samym końcu będzie warsztat dotyczący możliwości tkwiących w demokracji lokalnej, gminnej, czyli idei referendum lokalnego, idei petycji, idei inicjatyw uchwałodawczych, bo takie możliwości prawo nam daje i o tym też chcieliśmy opowiedzieć. Po każdym module będzie krótkie szkolenie, więc będziemy prosili o to, żebyście się Państwo w grupy zebrali i w tym szkoleniu uczestniczyli. No i może tak, po zarysowaniu tego, jak to będzie wyglądało, chciałem powiedzieć, czym jest w ogóle Instytut Demokracji Bezpośredniej. Instytut Demokracji Bezpośredniej to jest grupa pasjonatów, którzy wierzą w to, że głos oddolny obywateli może zmienić Polskę. Tak naprawdę, jeżeli zmienimy gminę w Polsce, zmienimy Polskę w gminach naszych, to na samym końcu będziemy mogli ją zmienić całą. Wierzymy, że takim narzędziem jest demokracja bezpośrednia. Wierzymy, że obywatele, którzy mają głos, mogą się wypowiadać w swoich gminach, albo również w swoim państwie, mogą to państwo zmienić. Jesteśmy fanami demokracji bezpośredniej.